tym roku mieszkańców Krakowa czeka dużo zmian, utrudnień i remontów. Zbliżają się na przykład Światowe Dni Młodzieży. W związku z tym krakowianie będą szukać informacji, jak przemieszczać się po mieście. Czy takie informacje mogą znaleźć u Państwa? Jak najbardziej. Zapraszam Państwa serdecznie na naszą nową, zmodernizowaną stronę internetową www.zikit.krakow.pl. Warto zwrócić uwagę na dwie nowe, ciekawe rzeczy, które pojawiły się na naszej stronie. Jest to mapa inwestycji i mapa utrudnień. Mapa inwestycji informuje o wszystkich inwestycjach na 2016 rok, a mapa utrudnień szczególnie jest polecana kierowcom, którzy podróżując do wybranego celu chcą ominąć wszelkie przeszkody związane z remontami drogowymi. Dodatkowo ważną zakładką jest zakładka komunikacji miejskiej, która przekieruje Państwa automatycznie na stronę kmkkrakow.pl i tam są wszystkie potrzebne informacje dotyczące rozkładów jazdy oraz funkcjonowania komunikacji miejskiej. Zachęcamy do odwiedzenia zakładki na naszej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące spraw urzędowych. Wiele przydatnych informacji można też znaleźć na Państwa Facebooku. Oczywiście. Zapraszam do polubienia naszej strony na Facebooku Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Facebook jest takim jakby pierwszym kontaktem z Państwem, z mieszkańcami. Przyjmujemy wszelkiego rodzaju skargi, wnioski, prośby. Staramy się odpowiadać na wszystkie pytania. Na stronie Facebooka, podobnie jak na stronie internetowej, znajdują się wszelkie informacje o utrudnieniach, o inwestycjach, ale również zaczęliśmy prowadzić konkursy. Ci, którzy nie mają internetu albo nie lubią z niego korzystać, mogą przyjść do punktu informacyjnego i spotkać się z prawdziwym człowiekiem. Dokładnie. Znajdujemy się przy punkcie informacji miejskiej na Rondzie Mogilskim, który został oddany do użytku pod koniec zeszłego roku wraz z nowoczesną toaletą oraz wiatą przystankową. Chcieliśmy stworzyć miejsce, punkt, do którego każdy będzie mógł zaglądnąć i uzyskać niezbędne informacje na temat połączeń komunikacyjnych, ale również jakie odbywają się remonty na ulicach Krakowa, jakie planujemy inwestycje i jakie robimy w chwili obecnej. No to idziemy do punktu informacyjnego zadawać trudne pytania. Dzień dobry. To pan udziela wszelkich informacji komunikacyjnych? Tak. No to w takim razie, jak dojadę do szpitala Żeromskiego? Musi pani wsiąść w tramwaj 70 i pojechać na przystanek na osiedle na Skarpie. Jest to 11 przystanków stąd. A jeżeli przyjdzie do pana obcokrajowiec? Dam sobie radę. Mówi pan po angielsku? Tak, oczywiście. Wiem, że na ulicy Zakopiańskiej trwa remont. Czy ja tamtędy przejadę? Tak, na ulicy Zakopiańskiej trwa remont, w okolicy ulicy Broszka. Jest planowany on do końca maja. Dzisiaj jest możliwość przejechania w obu kierunkach, tylko jedną jezdnią. Ucieszyło mnie, że to nie jest taki zwykły punkt informacyjny, tylko jest połączony z kioskiem. Tak, w punkcie można kupić kawę, herbatę, gazety, ale co najważniejsze, również bilety komunikacji miejskiej. Podobnych punktów, jak ten tutaj na Rondzie Mogilskim, mają Państwo więcej. Tak, mamy trzy punkty, którymi zarządza Zikit. Dwa ekocentrum, znajdujące się na Placu Bohaterów Getta w przejściu podziemnym i na Politechnice Krakowskiej również w przejściu podziemnym. Trzeci jest w naszej siedzibie na ulicy Centralnej 53. Ale ci, którzy ani nie lubią internetu, ani nie lubią chodzić i nie chce im się iść do punktów informacyjnych, mogą do Państwa zadzwonić. Jak najbardziej. Działa nasz interwencyjny numer 12 616 75 55. Nasi dyspozytorzy pracują całodobowo. Miesięcznie odbierają po kilka tysięcy telefonów, dlatego serdecznie zachęcamy do korzystania z tego numeru i zgłaszania swoich interwencji.